So, good morning. Dzień dobry. Po pierwsze, pozwolę sobie podziękować organizatorom za zaproszenie mnie na to wydarzenie. Nigdy wcześniej nie gościłem w Toruniu. Byłem w Polsce, ale nie w Toruniu. To cudowne miasto. Jestem szczęśliwy, że jestem tu z Państwem i świętuję rocznicę tego naukowca, którego znałem od swoich młodych lat, zanim sam stałem się naukowcem. Jest to fantastyczna okazja dla mnie. Również czekam na wizytę w Warszawie, w Astrocentrum, w miejscu, które ma podobne zainteresowania do moich, między innymi od tych, o których będę mówił na dzisiejszym spotkaniu. Będę próbował podzielić się z Państwem takim wprowadzeniem do fal grawitacyjnych, szczególnie dla tych, którzy niewiele na ten temat wiedzą. Powiemy troszkę o tym, gdzie jesteśmy, jak będzie się to rozwijało w przyszłości. Będę próbował to jakoś połączyć w mojej prezentacji. A zatem wszystko zaczyna się od Newtona. Uczyliśmy się o grawitacji od Newtona, który mówił o tym w 1687 roku, gdzie w swojej publikacji opisał wszystko, co było potrzebne, jeżeli chodzi o wiedzę związaną z grawitacją. Jak już rozwiązał problem, opisał coś, co jest ciążeniem powszechnym, tak zresztą to nazwał, ciążeniem powszechnym. Tu jest jeden wzór, który znamy, który widzimy na ekranie, który opisuje to właśnie ciążenie powszechne. Prawdopodobnie jest to najbardziej skuteczna teoria fizyczna, która kiedykolwiek powstała, ale jak dowiedzieliśmy się na wczorajszych wykładach, wszystkie teorie są tylko przybliżeniem. Zatem historia jest fajna, ale Einstein dokonał swoich poprawek, przyglądając się na nowy sposób ciążeniu grawitacji w odniesieniu do przestrzeni i czasu. Oczywiście nie będę wchodził tu w szczegóły, natomiast opowiem Państwu o tym, skąd biorą się fale grawitacyjne i co oznacza dla ich wykrywania. Po pierwsze, po ponad 200 latach pojawił się jeszcze jeden problem, dla którego teoria newtonowska nie pasowała do tego, co obserwujemy w naturze. Orbita Merkurego, eliptyczna, kiedy podróżuje wokół Słońca, kiedy mamy te elementy wysunięte, z pozycji można wyliczyć pozycję planet i księżyców i jak będą podążać do przodu. To było jedno, jedyne miejsce, które różniło się w przypadku Newtona jedynie o 10%. Zatem jest to 10% różnicy w odróżnieniu do kalkulacji Newtona. To stało się wcześniej, we wczesnych 1800 latach, kiedy znaleziono tę rozbieżność i ta rozbieżność była wykazana przez astronoma, pokazując, że być może nie ma tam planety. Newton ma orbitę, która jest trudna do opisania. Zanim pojawił się Einstein, główny pomysł był taki, że brakuje jakiegoś obiektu między Słońcem a Merkurem, który został jeszcze nieodkryty, jakby kolejnej planety, której poszukiwano. W latach 1800 wskazywano na planety, które nie istniały. Nawet za czasów Einsteina poszukiwano takiej planety. To jest jedyna różnica, jedyna rozbieżność, co oznacza, że Einstein był zmotywowany, że coś było nie tak z teorią Newtona. Dodał tutaj swoją teorię relatywności, 1805 teoria względności. Dotycząca obiektów. Ta teoria, kiedy została zaprezentowana, uzupełniła teorię Newtona. Jak mam się posuwać z prezentacją wstecz? So the first was that
W teorii Newtona, w teorii ciążenia Newtona, a teraz nie mogę przełączyć do przodu. W teorii Newtona, w teorii ciążenia Newtona, wszyscy wiemy, uczyli nas tego nauczycieli, zawsze działa przyciąganie. Einstein dołożył do tego element czasu i przestrzeni, czas, przestrzeń, obecność Ziemi, przyciąganie. Ciążenie, które odczuwamy, kiedy skaczemy i następnie spadamy na powierzchnię Ziemi. Einstein wyjaśniał, dlaczego jabłko spada na powierzchnię Ziemi. Natomiast druga rzecz, problem, który w swoich pryncypiach zauważył Newton i swojej teorii ciążenia, że obserwujący widzi, co dzieje się, jeżeli chodzi o grawitację, ale nie jest to włączony element czasu. Jest to postrzegane jako natychmiastowe działanie, akcja. Nie jest to pozbawione logiki, zauważył to Newton w pryncypia. Natomiast w teorii Einsteina grawitacja, podobnie jak elektromagnetyzm, zakłada, że jest to ta sama prędkość. W tym drugim przypadku prędkość światła. W przypadku teorii Newtona, jeżeli Słońce emituje falę, powinniśmy wiedzieć to teraz, ale my wiemy, że sygnał ze Słońca dociera dopiero do nas po 8 minutach. A zatem Einstein w swojej teorii zaprezentowanej w 1915 roku zdał sobie, że jest coś nowego. Nowa teoria, która dopracowywała kilka kwestii i przewidywała coś innego, zakrzywienie światła. Nieważne, czy jest to obiekt posiadający masę, czy obiekt ma masę i przechodzi przez zakrzywienie czasu przestrzeni, jest pod wpływem takich działań. Zastanawiał się, jak to przetestować. Za Słońcem znajduje się źródło światła, zbliża się w naszym kierunku i nieco jest zakrzywione. Zatem w przypadku obiektów z masą, w obecności kolejnego obiektu o dużej masie, też może nastąpić takie zakrzywienie. Przy zaćmieniu Słońca można to przetestować, co zaproponował i co zostało zrobione przez sera Artura Eddingtona w roku 1919. W rzeczywistości sprawiło to, że Einstein został sławny, że dodano do tego w ramach teorii względności coś szalenie ważnego i znaczącego. Einstein uznał coś bardzo ważnego po opublikowaniu pracy na temat teorii względności. Teoria została wyjaśniona w pewien konkretny sposób. Podobnie do równań związanych z elektromagnetyzmem. Można to przedstawić w różny sposób. Natomiast w ten sposób przedstawiono je na podobieństwo równań dotyczących elektromagnetyzmu. Napisał krótki artykuł, który nie tylko to uznawał, ale również patrzył w przyszłość. Elektromagnetyzm ma fale, grawitacja również powinna mieć fale. Więc po raz pierwszy wtedy był przekonany, że takie zjawisko istnieje. Taki drobny artykuł z błędem, jeżeli chodzi na przykład o wykładnik potęgi, który został poprawiony 2 lata później, kiedy opublikował kolejną pracę, gdzie poprawił ten błąd, nawet nie zdając sobie sprawy, że poprzednio go popełnił. W tym artykule włączył coś, co było bardzo ważne dla mnie i innych eksperymentatorów. Jak tworzyć te fale magnetyczne, te fale grawitacyjne? Magnetyczne, tutaj mamy dipol, co zostało przetestowane, natomiast fale grawitacyjne są generowane przez wzór kwadropolu. Na przykład to, co wykrywamy w
w systemie binarnym ma swój wzór kwadrupulowy, moment kwadrupulowy, związany z falami. Napisałem to dla ekspertów, to co widzimy tutaj po lewej stronie. Natomiast to równanie dotyczące fal, które pojawia się po prawej stronie, jest dla was znajome, jeżeli zajmujecie się elektromagnetyzmem. Jest to swego rodzaju wzór z jedną małą różnicą, to małe H, które się tam znajduje i dokładnie to, co mierzymy. Jeżeli patrzymy na to odkształcenie, tu występują fale płaskie. Oczekiwalibyśmy istnienia takich fal płaskich, które są, jak oczekiwana, które się rozchodzą z prędkością światła, z jedną różnicą. Proszę zobaczyć na obrazku 45 stopni wobec siebie zamiast 90 stopni, co w rzeczywistości wpływa na to, że w grawitacji to, co pokazywałem, istnieją tętnienia na poziomie trzecim, nie pierwszym, więc jest to problem eksperymentalny, który jeszcze nie został rozwiązany, ale oczekuję, że w ciągu najbliższych kilku lat można dokonać pomiaru, można to rozdzielić i można wykazać. Fale grawitacyjne nie są jak fale elektromagnetyczne, natomiast podlegają marszczeniu się w przestrzeni, tętnieniu w przestrzeni. Amplituda jest bardzo mała i ta przestrzeń jest dość sztywna, jeżeli pomyślimy o materiale. My tutaj żyjemy w środowisku, gdzie przestrzeń jest bardzo sztywna, twarda. Natomiast przy dużych masach następuje zmiana. Dla naszych pomiarów musimy mierzyć coś, co zaburza tę przestrzeń i czas i ma wielkość 10 do minus 21. To jest taka magiczna liczba, którą wykorzystaliśmy szukając fal grawitacyjnych. Jeżeli przyjrzę się temu i zastanowię się, jak zmieni się odległość delta L, co jest zmianą w przestrzeni, 10 do minus 21 razy L. Jeżeli wtedy zadam sobie pytanie, jak to postrzegamy, wyobrażamy sobie małe koło z trzema masami, a fala grawitacyjna przechodzi po kole, które staje się lekko eliptyczne. Jeżeli opiszemy to cyframi, 10 do minus 21 metra, zatem jest to bardzo mała odległość, którą musimy pomierzyć. Pierwszy powód, jeżeli patrzymy na eksperyment, który patrzymy, eksperyment jest ogromny, to są kilometry, 10 do minus 18, co w dalszym ciągu jest liczbą małą. Metry, kilometry, 10 do minus 18, jak Państwo oczekują, to są tysięczne protony. Jest to ta wielkość, którą w rzeczywistości próbujemy pomierzyć, kiedy dokonujemy naszych eksperymentów. Lokalnie, eksperymentalnie dużo łatwiej jest i dużo bardziej możliwe jest pomierzyć odległość między dwiema rzeczami blisko siebie. Jeżeli mamy na przykład linijkę metrową, wiemy czym jest metr, wiemy czym jest kilogram. Mamy instytucje, które to opisuje, natomiast pomiar różnicy jest eksperymentalnie prostszy. Po prostu bierzemy dwie rzeczy i porównujemy je ze sobą. To jest technologia, która wykorzystuje interferometry. Wysyłamy wiązkę lasera i następnie drugą prostopadle w innym kierunku. Długości tych promieni są takie same. Możemy je następnie w odbiciu porównać. I to jest oczywiście sytuacja idealna, ale trzeba pamiętać też o poziomie wrażliwości i może zdarzyć się tak, że jeden z tych odbitych promieni stanie się dłuższy niż inny. I potem powstaje to, o czym mówiłem omawiając poprzedni slajd. Niestety nie mam czasu
żeby opowiadać o interferometrii i o tym, jakie możliwości ona daje, ponieważ zajmujemy się tym tematem zaledwie od 3 lat. First we built 2 different interferometers. Dysponujemy 2 interferometrami oddalonymi od siebie o ponad 3000 kilometrów. Bez względu na to, w jakim kierunku płyną fale grawitacyjne, to to właściwie przekłada się na 3 milisekundy. Biorąc pod uwagę tło, to też jest ono w tym momencie pomijalne. Niestety nie mam czasu, żeby opowiedzieć o tych wszystkich zakłóceniach powodowanych przez Ziemię, natomiast tak czy inaczej możemy to porównać do prędkości dźwięku, a nie prędkości światła. Możemy więc przez obydwa te detektory uzyskać sygnał i to jest właśnie ta wartość 3 milisekund, o której opowiedziałam. Na tych zdjęciach widzą Państwo interferometry, jeden w Luizjanie, a drugi znajduje się na pustyni, chociaż wyglądają na tych zdjęciach nieco odmiennie, to z technicznego punktu widzenia są do siebie bardzo zbliżone, więc te różnice są naprawdę niewielkie. Zajmujemy się badaniami w przy częstotliwościach bardzo małych, to są ułamki sekundy. Staramy się uprościć i rozwiązać problemy związane z wykrywaniem. Jednym z tych problemów jest to, że obecnie dysponujemy możliwościami w zakresie interferometrii znacznie lepszymi niż kiedykolwiek wcześniej. To są niewielkie wartości, 10 do minus 21. A to z kolei wymagało kilkudziesięciu lat pracy nad interferometrią po to, żeby poprawić te wyniki o kilka rzędów wielkości. Natomiast cała ta problematyka jest niezwykle złożona. Drugi problem, dość powszechny, dość trywialny, ale wszystko zależy od otoczenia, w jakim działamy. Chociaż wydaje nam się, że stoimy na planecie niezwykle stabilnej, to pamiętajmy o tym, że Ziemia podlega wstrząsom i musimy je w przypadku takich badań wyeliminować. I tutaj mamy wartości sięgające 10 do minus 12. Interferometria, o której chcę powiedzieć, to oczywiście bardzo złożone zagadnienie i nie ma czasu, żeby o nim opowiedzieć podczas tak krótkiego wystąpienia, jak to dzisiejsze. Wymagała rozwiązania bardzo wielu problemów. Tutaj mamy amortyzatory, dość zbliżone do tych, które mamy w samochodach. One absorbują drgania i wydaje się w związku z tym, że nasze tło i nasze otoczenie jest bardzo stabilne, czyli mamy te amortyzatory zbliżone, choć bardziej złożone niż te w samochodach. Bierzemy też pod uwagę ruch ziemski i częstotliwości, które wykorzystujemy w badaniach. A następnie dokonujemy czegoś, co nazywa się aktywnym izolowaniem. Do tego służą czujniki wykrywające resztkowy ruch Ziemi, który następnie musi zostać wyeliminowany. To jest ta wartość 10 do minus 12. Kilkadziesiąt lat zajęło dojście do takiego momentu i możliwość wykrywania fal grawitacyjnych. Tak wygląda to stanowisko do badań. Kiedy już udało się rozwiązać te wszystkie problemy, doszliśmy do takich obserwacji i takich wykresów, jakie widzą Państwo na slajdzie. Tutaj stosujemy wartości 10 do minus 21 i wartości około 2 milisekund. Proszę zobaczyć, że w funkcji czasu te wykresy są znacząco od siebie odmienne, a w miarę wzmacniania się sygnału, te dwa na górze,
Mamy detektory jeden w stanie Waszyngton, drugi w Luizjanie. Natomiast jeśli nałożymy te wykresy na siebie, to właściwie zobaczymy, że w znacznej mierze się ze sobą pokrywają. Po prawej stronie mają Państwo wykres i zdjęcia, które opublikowaliśmy w jednym z pierwszych artykułów na ten temat. Na górze mamy porównanie z predykcjami Einsteina. Bardzo ważne z punktu widzenia eksperymentu jest ten trzeci fragment wykresu, ten trzeci panel. Tutaj odjęliśmy od danych równanie Einsteina. Udało się też wyeliminować szumy i widzimy, że praktycznie nie występuje falowanie. Kiedy zobaczyłem po raz pierwszy ten wykres, wiedziałem, że już z punktu widzenia doświadczalnego wszystko jest tutaj w porządku, chociaż wymagało to niezwykle złożonych obliczeń. Niestety nie mam czasu, żeby omawiać wszystkie możliwości wykorzystania tych osiągnięć. Natomiast wszystko to, czego chcemy dowiedzieć się o obiektach, czyli jakiej są wielkości, jak daleko się znajdują, czy są to obiekty obracające się, to wszystko jest dostępne, jeśli zmierzymy falę. Wyniki naszych badań są więc niezwykle pomocne i opierają się oczywiście na teorii Einsteina. Tutaj jeszcze przykładowe badanie. Możemy tutaj sprawdzić, czy mamy nośnik w falach grawitacyjnych, takich jak w przypadku elektromagnetyzmu. Mamy niewielką masę, to jest masa, którą nazywamy masą grawitonu. Jeśli ta wartość będzie wyższa niż 7,7 razy 10 do minus 23, to już nie będziemy mogli dalej prowadzić takich badań, czyli to jest właściwie ta wartość graniczna, ale możemy też stwierdzić już na podstawie pierwszych danych, którymi dysponujemy, że grawiton już na tym poziomie nie występuje. Natomiast oczywiście możemy cały czas wykorzystywać teorię względności Einsteina do naszych badań. Nie mamy tutaj żadnych powodów, żeby twierdzić, że ona mówi o czymś innym niż to, co wiemy dziś. A tutaj mamy fuzje, które obserwujemy od wielu lat. Dochodzi do fuzji i pojawia się większa masa. Jeśli zaczynamy badać jakieś zjawisko, to natychmiast dowiadujemy się czegoś dowiadujemy. Okazuje się, że pojawiają się bardzo ogromne, ciężkie, czarne dziury. Jeśli ta masa jest wysoka, to dochodzi do niestabilności, dochodzi do zapadania i powstaje czarna dziura, która wielkość przekracza 50-60-krotnie masę Słońca. To potwierdza już bardzo wstępne badania. My również przebadaliśmy wiele czarnych dziur. Trudno tutaj mówić jeszcze o jakichś ostatecznych wnioskach z tych badań, ale kiedy mówimy o rozkładzie spinów, rozkładzie mas i tak dalej, to oczywiście przede wszystkim chodziło o poznanie, o dowiedzenie się, skąd w ogóle biorą się te czarne dziury, że wiemy, że są to prawdopodobnie dziury pierwotne, że dochodzi do nagromadzenia mas i tak dalej, i tak dalej. Badaliśmy również inne aspekty, ale ze względu na ograniczenia czasowe pominę te slajdy. Analizowaliśmy wyjątkowe zdarzenia, które nie wpasowują się w żadne inne klasyfikacje. Tutaj mamy coś pomiędzy masą gwiazdy neutronowej, a także masą czarnej dziury.
Być może to błąd obliczeniowy. Mieliśmy około 100 takich zdarzeń. Nie mogliśmy pomierzyć parametrów większej ilości. Natomiast jeśli mamy bardzo ciężki obiekt, którego masa przekracza znacząco, kilkudziesięciokrotnie masę Słońca, no to rzeczywiście możemy założyć, że jest to istotne. Kiedy jesteśmy w stanie wskazać nasze miejsce we wszechświecie, kiedy używamy teleskopów, to pytanie jest takie, czy cały czas patrzymy w tym samym kierunku. Mówimy o czarnych dziurach, których jest około 90, ale spodziewamy się pewnego ich zachowania, ale pierwsze obserwacje zbliżenia gwiazd neutronowych, następnie prowadziliśmy izolację przy pomocy detektorów. Kiedy został włączony detektor europejski, kilka lat po naszym, wykorzystano procedurę triangulacji, która schematycznie przedstawiono po lewej stronie tego slajdu. Okazało się, że to samo zdarzenie, temu samemu zdarzeniu towarzyszyło pojawianie się fotonów o wysokiej energii. To potwierdziło nasze obserwacje. I tutaj mieliśmy odległość czasową sięgającą 2 sekund. My przyglądaliśmy się fuzji 2 gwiazd neutronowych. Ale zauważyliśmy, że to jest wartość 1,7 sekundy, miliony lat świetlnych, 150 milionów lat świetlnych dokładnie. A to z kolei oznacza, że już dziś wiemy, że ponieważ one są tak blisko siebie, fale grawitacyjne i fale elektromagnetyczne poruszają się z tą samą prędkością. Co jeszcze możemy zrobić, dysponując falami grawitacyjnymi i magnetycznymi, które są stabilne? Może dojść do połączenia 2 gwiazd neutronowych, a także do emisji kilonowej. Doszliśmy już do etapu, o którym opowiedziałem Państwu w swojej prezentacji. Niestety na szczegóły nie mamy czasu. Wykorzystywaliśmy tutaj różnego rodzaju rozwiązania i narzędzia optyczne. Na przestrzeni ostatnich 2-3 lat te prace posunęły się znacząco do przodu. Natomiast już na tym etapie możemy przejść dalej i stosować wartości wyższe. Mówię o tym, ponieważ moim zdaniem jest to obszar, który ma ogromny potencjał doświadczalny. W tej chwili ograniczenia są czysto techniczne, a nie wynikające z fizyki. W roku 2011 pierwsze obserwacje były już realizowane, ale wszystko opierało się na zasadach, na prawach fizyki, których oczywiście nie możemy wyeliminować. Mówimy o elektronach, pozytronach, ale początkowo nie dysponowaliśmy odpowiednią technologią. W naszym przypadku fizyka nie stanowiła żadnych ograniczeń. Ograniczeniem były nasze możliwości, możliwości techniczne. Chodziło o stłumienie szumu. To jest aspekt techniczny. Myślę, że kiedy przezwyciężymy te trudności i udoskonalimy technologię, będziemy w stanie osiągnąć znacznie więcej, bo staramy się to wszystko lepiej zrozumieć. Co 2-3 lata dokładamy nowe cechy do naszego programu.
Nawet już na podstawie tej krzywej nagromadzonych zdarzeń widzimy, jak one przerastają, i to jest dobra perspektywa na przyszłość. Ostatnia rzecz na koniec. Wybiegając w przyszłość, będziemy robić to, co już dzieje się w astronomii. Astronomia poszła znacząco naprzód dzięki rozwoju narzędzi optycznych. Pokazuję Państwu tutaj eksperyment LISA, który dotyczy niższych częstotliwości. To są bardzo precyzyjne narzędzia, które wykorzystywaliśmy, i myślę, że na przestrzeni kolejnych 10 lat będziemy w stanie pracować z falami grawitacyjnymi w znacznie bardziej precyzyjny sposób. I to tyle, jeśli chodzi o moją część. Bardzo Państwu dziękuję.